Szkoła to idealne miejsce na kawały. Co na ciebie czeka w klasie? Zobacz prankowe wyzwanie dziewczyny kontra chłopcy w naszym nowym filmiku. Julcia nie przetrwa dnia bez kawy. Zróbmy jej prysznic z latte. Tomek odwraca jej uwagę, a Kacper robi dziurki w pokrywce ostrym cyrklem. Gotowe! Dziękuję za pomoc, Julciu. Nie ma za co. O nie, moja kawa! Cała się oblałam. To wasza sprawka. Niebieskooczka i Kinga postanowiły nabrać Tomka. Nadajmy jego szafce stylu. Z warkoczem wygląda lepiej. O nie, to katastrofa! Niebieskooczko, twój warkocz! Nie chciałem! Kiedy Tomek spał, jego rzeczy przykleiły się do ławki. Co jest z moim zeszytem? No dawaj, odczep się od ławki! No już, mówię do ciebie! No, prawie. To bez sensu. Zeszyt i ławka zostaną już tak na zawsze. Tomek, dlaczego nie notujesz? Co się stało z twoim zeszytem? To kolejny kawał. Dostajesz jedynkę. Co za dzień? Chwila, co to? Super glue w torbie niebieskooczki. To ona odpowiada za moją lepką sytuację. Hej, Tomek, czekaj! Ups. Czekaj, Kinga, zaraz się z tobą policzę. Kinga, zróbmy chłopcom kawał. To moja specjalna poduszka, która robi specjalny dźwięk. Ale dodajmy coś więcej i wlejmy do niej perfumy. Gotowe. O-o! O, co to za wspaniały zapach! Tomek, czujesz wanilię? Pachnie jak raj! Kacper wszystkim daje próbkę. No już, nie będziecie żałować! Proszę, profesorze, to mój prywatny zapach, nazywa się Kacper. To zapach najwyższych lotów. Kacper ma nowy pomysł na vloga. Cześć, ludzie! Dziś nie idę na lekcję sam, ale z moimi małymi przyjaciółmi. Ruszajmy! Hej, Kinga! Robal chce cię poznać! Czemu krzyczysz? Julciu, zobacz, kto tu jest! Profesorze Cosinus, mamy dziś nowego ucznia! A ty dostajesz jedynkę, Kacper! Nudny lunch? Kacper wie, jak sprawić, żeby jedzenie było fajne! Zobaczcie mojego nowego iPhone'a z mlekiem! Przyklej mały pojemnik z plastiku do pudełka od iPhone'a. Włóż złożoną chusteczkę. Załóż wieczko. Kacper wlewa mleko prosto do pudełka. To odważne. Siri zrobiła dla niego płatki z mlekiem. Tak, to jest coś. Dobra robota. On jest szalony. Mógł zjeść zwykłe jabłko. Dość nudnych treningów. Lećmy, mogę pokazać ci cały świat. Co, Aladynie? Te frytki są dziwne. Czy to nowy wisiorek z Happy Meal? Nawlecz frytki na sznurek. I włóż do pudełka. Zobacz, co za ziemniaczany wisiorek. No już, prawie. Te frytki prowadzą mnie.
Do strasznego klauna! O nie, tylko nie Pennywise! Wiesia, nie zapomnij o keczupie! Nie można jeść frytek bez niego! Potrzebujesz najtańszego lunchu? Połóż robala na talerzu koleżanki! O nie, to obrzydliwe! Super, opuściła swoje jedzenie! Gumowa skolopendra jest najlepszym przyjacielem, kiedy potrzeba darmowego jedzenia. O, dokładka! Może jeszcze pizza? Następnym razem. Kacper ma fajny kawał na lunch. Może zmienić słuchawki w grzyby. Ulep grzyby z piankoliny. Zrób zagłębienie narzędziem modelarskim. Połącz kapelusz z nogą. Zrób dwa grzyby. Niech stwardnieją. Pomaluj słuchawki farbą akrylową, żeby wyglądały jak grzyby. Są ludzie! Szybko włożę grzyby do zupki. Jak się masz, Kacper? Super! Interesuję się nowym rodzajem muzyki. Słucham swojego jedzenia. A dzisiaj będę słuchał grzybów. Kacper, ty nie jesteś poważny. Oszalałeś. Teraz porozmawiaj z makaronem. Jak już mówimy o makaronie, zobaczmy, jaką muzykę gra DJ Makaron. Zawsze mam ją ze sobą. Zrób dużą kieszeń z filcu. Przyklej makaron Instant po obu stronach. Przymocuj filcową pętlę do makaronu. Włóż odtwarzacz do kieszeni. Chłopcy słuchają muzyki z makaronu. Dla nich nie ma już ratunku. Chodź, Kinga. Czas na śniadanie i na kawał. Studenci wpadli na świetne połączenie. Jeden narzeka na ból. A, to boli. A drugi podmienia jajka. Wymieszaj barwniki spożywcze, żeby uzyskać ciemną zieleń. Wypełnij strzykawkę. I wstrzyknij barwnik w jajka. Tak lepiej, dziękuję. Co to było? Nieważne, wracam do jajek. Fuj, co to za zielone ohydztwo? Jak stare były te jajka! Nie zjem tego! Świetnie! To my sobie zjemy pyszne zielone jajka! Fuj, jak możesz to jeść? Bartek śpi? Super! Zadbam o to, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Odpocznij sobie, Bartek, a ja cię przykryję, żebyś nie zmarzł. Kto to? To Bartek, człowiek karteczka. Kto to zrobił? Mój współlokator nie powinien rozrzucać swoich rzeczy po całym pokoju. To zaszło za daleko. O nie, muszę wstawać i szybko się ubrać. Co to? Girlanda z moich ubrań? Kto to zrobił? Mój współlokator zrobił naszyjnik z moich rzeczy. O, dzięki bardzo. Jak ja mam się teraz ubrać? Myśl kreatywnie. Żyłka nie powstrzyma mnie przed zdobywaniem wiedzy. Dobrze, zrozumiałem. Już sprzątam. Podobały ci się nasze psikusy? Napisz poniżej, których wypróbujesz na zajęciach. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych pranków. Hot trum trum!